Państwa serdecznie na spotkaniu z naszymi dzisiejszymi gośćmi, żużlowcami Stali Gorzów, drużynowymi mistrzami Polski. Oddaję głos panu burmistrzowi miasta. Dobry wieczór Państwu. Kiedy kilka dni temu Sandra przyszła do mnie z informacją, że to, co się dzisiaj dzieje, będzie mieć miejsce, otworzyliśmy kalendarz, okazało się, że tam nie ma gdzie tego wcisnąć, ale jak mogłoby nie być dzisiaj burmistrza na tak niesamowitej imprezie uroczystości? Jestem tutaj, ponieważ Myślibórz wita mistrzów Polski. Witamy serdecznie Was dzisiaj z nami. Cóż więcej mogę dodać? Zawsze, zawsze, zawsze gościmy Was otwartymi sercami, ramionami. Proszę zobaczyć, co z nami robicie. Jesteśmy tutaj dla Was. Kibice, uśmiechnięci, wszyscy od lat 3 do 103. Witamy serdecznie. Myślibórz zawsze jest dla Was otwarty, panowie. Bardzo mi miło, czuję się zaszczycony, że mogę dzisiaj uścisnąć za chwilę Wasze dłonie. Idę do Was. Witam serdecznie zgromadzonych gości. Jest nam niezmiernie miło gościć tutaj w Myślibórzu i zawsze jak byliśmy wcześniej na spotkaniach, to byłem ja, Krzysztof, Bartek, a dzisiaj udało mi się ściągnąć praktycznie całą ekipę krajową, ponieważ zagraniczni zawodnicy są u siebie w domach dosyć daleko, ale myślę, że ci oto żużlowcy Wam wystarczą, prawda? Cieszę się bardzo. Przyjeżdżając tutaj, wiadomo, że chcemy się pochwalić tym mistrzostwem Polski, który zdobyliśmy po 31 latach. To była długa, bardzo długa droga do tego mistrzostwa. Ogólnie nie byliśmy faworytem rozgrywek, ale jaki plan sobie nakreśliliśmy, każdy wiedział. Wejść do play-offów, to było najważniejsze. Ten plan został zrealizowany, można powiedzieć, z nawiązką. I w play-offach spotkaliśmy się z Falubazem Zielona Góra, gdzie jeszcze bardziej z nawiązką pokonaliśmy ich 62-28 i weszliśmy do upragnionego finału. Wiadomo, że wcześniej były różne kontuzje. Krzysztof Kasprzak miał kontuzję nogi, gdzie go wyeliminowała z dwóch meczów, ale to nie przeszkodziło nam, żeby wejść do play-offów, ponieważ reszta zawodników stanęła na wysokości zadania i zdobywali punkty. Następnie w samych play-offach Niels Iversen na Grand Prix w Gorzowie doznał bardzo, bardzo urazowej kontuzji, związadła praktycznie wszystkie w kolanach pozrywane, ale o tyle było dobrze, że mogliśmy za niego zastosować rezerwę, zastępstwo zawodnika i każdy z tych oto zawodników jechał po jednym biegu i dało to nam pewien handicap, gdzie walczyliśmy z Lesznem, wcześniej z Zieloną Górą i po 31 latach cel był tak blisko, bliziutko po meczu w Lesznie, gdzie minimalnie przegraliśmy. W Gorzowie odrobiliśmy tą stratę, dołożyliśmy parę punktów i był ten upragniony tytuł mistrza Polski, gdzie wy, gorzowianie i okoliczni ludzie wkoło Gorzowa czekali na ten tytuł. No, pragnę tylko podziękować zawodnikom i Wam jako kibicom, że zawsze wspieraliście nas w tych trudnych chwilach nieraz, ale ogólnie jestem przekonany i myślę, że przynieśliśmy Wam dużo, dużo radości z tego, jak zawodnicy się ścigali, jak walczyli, jak oddawali pot, serce, no i niekiedy kości, aby zdobyć to Mistrzostwo Polski. Po kolei oddam każdemu zawodnikowi mikrofon, każdy powie swoje odczucia, jakie miał, co myślał o sezonie, ale jeszcze pragnę przypomnieć, że ten sezon 2014, który był najlepszy w historii klubu, najlepszy. Osiągnęliśmy najwięcej medali złotych, przypomnę Mistrzostwa Polski par klubowych, Bartek z Krzysztofem zdobyli złoto. Adrian brązowy kas, Krzysztof indywidualny mistrz Polski, wicemistrz świata. Bartek drużynowy mistrz świata juniorów i drużynowy mistrz Europy juniorów, tak samo Adrian Cyfer. No także no, sukcesów było od groma, ale zapomnieliśmy o tym. Cieszymy się teraz, wykorzystujemy to marketingowo i myślimy już o przyszłym sezonie. Jak wiecie, skład się nie zmienił. Będziemy jechać tymi samymi zawodnikami, którym ufam, którzy spełnili swoje oczekiwania.
którzy niektórzy mają też wiele do poprawienia i myślę, że z nadchodzącym sezonem uda im się to zrobić, wierzę w to głęboko. Oddaję mikrofon dla kapitana drużyny Staligorzów, Krzysztofa Kasprzaka. Oj, przepraszam, teraz Sandra. To, co mieliśmy zaplanowane na 2 godziny, pan trener już w 2 minuty wszystko wam opowiedział. Ale przejdźmy może po kolei do wszystkich sukcesów naszych dzisiejszych gości. O, to dobra myśl. Nie wiedziałem, jaki jest scenariusz, ale lepiej zobaczyć i opowiadać. Niech pani mówi. Pierwszym sukcesem był oczywiście Grand Prix Nowej Zelandii, gdzie Krzysztof zajął 3. miejsce. I tutaj takie pytanie mam do Krzyśka. Jak wspomina tamte zawody? I czy to nie był problem logistyczny dla zawodników, na przykład z przemieszczeniem sprzętu? Dobry wieczór Państwu. No na pewno był jakiś tam problem, ale tutaj moi mechanicy zrobili wszystko tak, że zapakowali ten sprzęt w jedną skrzynię. Ta skrzynia waży 450 kg i każdy może wziąć 2 motocykle plus jakiś tam silnik i skrzynkę narzędziową, kevlar, wiadomo, mój strój. I no nie było to problemem, no pewno byliśmy drugi raz, już lepiej to wiedzieliśmy niż rok temu wszystko, ale bardzo bliski byłem wygrania tego finału, byłoby super, ale zrobiłem jeden błąd na jednym łuku i też motocykl mi troszkę tam słabnął chyba w tym finale, ale było ok. Kolejne zawody już całkowicie po twojej myśli, bo zajęłeś 1. miejsce w Grand Prix w Bydgoszczy. Powiedz nam, czy wtedy czułeś już, że to ten rok może należeć do ciebie? No, były to pierwsze zawody, jakie wygrałem w Grand Prix w życiu, więc na pewno będę pamiętał ten turniej bardzo długo. Pół meczu było sucha nawierzchnia, połowę meczu padało, więc były to ciężkie zawody, ale na samej mecie wyprzedziłem Darcy'ego i dało mi to zwycięstwo po raz pierwszy w karierze, więc były to super zawody. Kolejne to oczywiście zwycięstwo Mateja Żagara w Grand Prix w Tampere oraz 3. miejsce w Grand Prix Czech. Niestety Mateja dzisiaj nie mogło być z nami, ale serdecznie was pozdrawia i liczy na wasz doping w przyszłym sezonie. Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów, które odbyły się w Herxheim. Tutaj pewnie większość z was nie wie, ale celowo jest takie zdjęcie dodane, ponieważ ten tor nie ma dmuchanych band. I teraz mam pytanie do naszych juniorów. Czy nie obawiali się startować na takim torze? Dobry wieczór wszystkim. Nie, może nie obawiałem tyle, bo tam było mnóstwo przestrzeni i trawa, więc dość było bezpiecznie, tylko dziwnie się troszkę jechało, bo nie było takiego punktu odniesienia, ale podołaliśmy wraz z drużyną zadaniowi. Kolejne zawody to Grand Prix w Danii. 1. miejsce Nilsa Christiana Iversena. Później indywidualne mistrzostwa Danii, które też nasz Puk wygrał. No i drużynowe mistrzostwa świata, które odbyły się w Bydgoszczy. I tutaj pytanie do Krzysztofa. Czy ten srebrny medal odebraliście jako porażkę, czy jako sukces? Wiadomo, że jako porażkę. Jechaliśmy w Polsce i cel był jeden, tylko żeby wygrać te zawody. Sztab szkoleniowy oraz sponsorzy kadry tutaj PZMOT jasno nam nadali plan, że celem jest Mistrzostwo Świata i także moim celem było takie coś, żeby mieć 6. złoty medal w drużynówce, ale no nie udało się. Nie tylko tutaj ostatni bieg może zadecydował o tym, że Iversen wyprzedził Janusza, ale też każdy z nas po jednym wyścigu zawalił i tak się stało, jak się stało, czy ja, Jarek, czy Piotrek i no i Duńczycy rzutem na taśmę wygrali, więc mamy co robić w tym roku w Wojens i odbierzemy im też złoty medal w tym roku u nich w Danii. Miejmy taką nadzieję. Kolejny to finał brązowego kasku, który odbył się w Lublinie. 1. miejsce zajął Adrian Cyfer. I tutaj pytanie do Adriana, jak wspomina te zawody? Te zawody na pewno były dobre, bo to był mój taki sukces, pierwszy jakiś większy i mam nadzieję, że w przyszłym roku
będę się starał wystartować w srebrnym kasku i tak samo stanąć na podium. I mam nadzieję, że mi się to uda, ale ciężką pracą będę musiał dojść do tego i mam całą zimę, żeby się przygotować i zobaczymy, jak to będzie. No i teraz indywidualne Mistrzostwa Polski, które odbyły się w Zielonej Górze. 14 sierpnia to pewnie jest ta data, która bardzo długo śniła się zielonogórskim kibicom, ponieważ na ich torze Krzysztof Kasprzak wygrał te zawody. I tutaj mamy taki cytat. Dziękuję za gwizdy. Mistrz Polski jedzie do Gorzowa. Krzysztof, powiedz nam, czy dla zawodnika Stali Gorzów, jak wygrywa na zielonogórskim torze, czy takie zwycięstwo nie smakuje podwójnie? No na pewno jeżdżę dla Gorzowa i wiem, jakie są relacje Gorzowa z Zieloną Górą, więc myślałem, że gdy jeździłem w Lesznie, tam troszkę na mnie gwizdali, bo też były tam małe derby z Lesznem, ale teraz było jeszcze bardziej to smakowało, bo jeżdżę dla Gorzowa i przez najbliższe 3 lata jeszcze będę ze Stalą, więc no gdyby tak nie gwizdali, to może tam jakoś bym się powstrzymał, ale już przypomniałem sobie zeszłoroczny finał w Starowa, potraktowano mnie podobnie, więc ja powiedziałem tylko prawdę, że tylko żałuję, że nie dopowiedziałem jeszcze, że jeszcze drużynowy mistrz Polski pojedzie do Gorzowa, ale już nie zdążyłem. Za długo nie mogłeś poświętować po indywidualnym mistrzu Polski, ponieważ później odbyły się zawody na Łotwie, które na początku miały być w Rydze bodajże, tak? A później przenieśli do Dauga w Pils. Zostałem mistrzem Polski po raz pierwszy w karierze, mam nadzieję, że nie ostatni, po 24 latach, gdy mój ojciec był w 90 roku mistrzem Polski, więc było to bardzo ważne dla nas. Ta czapka jest do dzisiaj u nas w domu i kiedyś, jak byłem małym chłopcem, to tata ją miał w domu, gdy miałem 6 lat, więc jest to takie fajne. No, w Dauga Pilis zaczynało się bardzo źle od wypadku, ale później zmiana motocyklu przymusowa. No i ten motocykl okazał się jeszcze lepszy od tamtego, więc może ten upadek miał być i mogłem wygrać te zawody i pokonałem Henkoka i Nikiego w tym finale. I pamiętam, gdy byłem na podium, mówię, chłopacy, nic by się nie stało, gdybyśmy w takim zestawieniu byli w Toruniu, a oni mówią, że tak się stanie i później sobie to przypomniałem. Staliśmy w innych miejscach, ale właśnie ja, Niki i Henkok w tych samych miejscach, więc było to takie miłe doświadczenie. Drużynowe Mistrzostwa Świata Juniorów, które odbyły się w Slangerup i tutaj poprosimy Bartka, żeby powiedział coś na temat tych zawodów. Slangerup, tak? Tak. No było bardzo mokro i dużo błota. Duńczycy chcieli nas zaskoczyć, ale my ich chyba zaskoczyliśmy, dlatego fajnie też, że się udało tak, że odebraliśmy po roku złoto dla Polski. Grand Prix, które odbyło się w Gorzowie, też bardzo historyczne dla Gorzowa Wielkopolskiego, ponieważ całe podium zajęli zawodnicy naszej gorzowskiej Stali. Pierwsze miejsce Bartosz Zmarzlik, drugi był Matej Żagar i trzecie Krzysztof Kasprzak. Prosimy teraz Krzysia, żeby opowiedział trochę o tych zawodach. Krzysiu, opowiedz o Grand Prix Polski. Bartek, tak? Wygrał? To Bartek niech opowiada. To poprosimy Bartka. No cóż mogę powiedzieć, no, na pewno najlepszy dzień w życiu, jak do tej pory, w sumie uczucia i wrażenia z tych zawodów są nie do opisania i marzę, żeby takich dni nie zabrakło. Kolejne zawody to trzecie miejsce Krzysztofa Kasprzaka w Grand Prix Wojens. Młodzieżowe indywidualne Mistrzostwa Polski, w których Bartek Zmarzlik zdobył brązowy medal. Grand Prix Skandynawii, trzecie miejsce Krzysztofa Kasprzaka. No i w końcu nadszedł ten dzień, 5 października 2014 roku. Stal Gorzów została drużynowym mistrzem Polski. Teraz poproszę pana trenera na środek. Nadszedł ten dzień. Proszę się zakręcić na głowie.
W imieniu wszystkich kibiców Stali Gorzów z Myśli Boże chciałabym złożyć na ręce trenera serdeczne podziękowania za to, co udało Wam się osiągnąć w tym sezonie i nie tylko, bo jak wiemy, Piotr Paluch to jedyny zawodnik, który nigdy nie opuścił naszej drużyny. Nawet po spadku do pierwszej ligi przyszedł do prezesa i powiedział: panie prezesie, ja mogę jeździć w tej drużynie nawet za talerz zupy. Serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Jest to bardzo, bardzo przemiła pamiątka. Pierwsze miejsce to nie zdarzyło mi się bardzo wiele lat temu. Ale tak patrząc, jak jeździłem jako żużlowiec, nigdy nie traktowałem sukcesy indywidualne. Zawsze liczyła się drużyna. Nie zdobywałem tych sukcesów zbyt wiele. Prowadząc ekipę Stali Gorzów, są to ludzie charyzmatyczni, są to ludzie, którzy potrafią jechać na najwyższym poziomie. Ciężko się z nimi współpracuje nieraz, ale wiadomo, adrenalina, jazda na najwyższym poziomie i z szybkością ponad 100 na godzinę robi swoje, ale każdy z nich dołożył cegiełkę i tu nie jest ważne, czy Bartek, czy Krzysztof, czy Tomek, czy Piotr, czy Adrian. Tutaj cała drużyna spełniła swoje oczekiwania i wszyscy pracowali na ten sukces, który się zrodził po 31 latach i ten moment, gdzie wręczali nam medale, był przepiękny. Po prostu wzruszyłem się, łezka w oczku się zakręciła, a jeszcze jeden moment, którym wyjechaliśmy tym sławetnym czołgiem wokoło stadionu, wokoło toru. Dziękować kibicom, to było coś wspaniałego. Stal się zbroiła przed playoffami, tak się uzbroiła, że zdobyliśmy ten złoty medal drużynowych mistrzostw Polski. Dziękuję Wam ślicznie i obiecuję, że będziemy walczyć, będziemy bronić do upadłego ten tytuł drużynowego mistrza Polski w nadchodzącym sezonie. Chciałabym powiedzieć kilka słów o osobach, które też miały dzisiaj z nami być, ale w ostatniej chwili coś im wyskoczyło. Są to Robert Kasprzak i Dominik Szymanowski, którzy zajęli pierwsze miejsce jako team mechaników na świecie. I tutaj myślę, że należą im się ogromne brawa, pomimo tego, że ich tutaj dzisiaj nie ma, bo to oni wykonują czarną robotę za to, żeby zawodnicy mogli zdobywać takie tytuły. Serdecznie proszę Was o to, żebyśmy nagrodzili ich dzisiaj brawami. No i nadszedł czas na Grand Prix Polski w Toruniu, które wygrał oczywiście nasz kapitan Krzysztof Kasprzak. Krzysiu, czy mógłbyś przybliżyć nam od kuchni, jak te zawody wyglądały? Gdy jechaliśmy finał z Lesznem, to wiedziałem, że czeka mnie za tydzień finał mój taki prywatny, ale wiedziałem, jak bardzo zależy Wam i sponsorom, i klubowi na tym wyniku, więc do momentu, gdy już było po wszystkim, jechałem swoje i nie kalkulowałem, a później właśnie poprosiłem trenera, żeby też w tym 15 biegu nie jechać, bo też bym chciał go wygrać, a nie wiadomo, co by się stało, więc po tym mistrzu Polski drużynowym już byłem myślami w Toruniu już praktycznie i wiedziałem, że to będą najważniejsze moje zawody w życiu, jeżeli chodzi o starty indywidualne. I od drugiego do piątego miejsca była bardzo mała przewaga punktowa. Atakowali mnie Ufinden, Niki oraz Matej, więc liczyłem tak po cichu. Moim marzeniem było, żebym ja był drugi, a Matej trzeci, żebyśmy obydwaj stanęli na podium. No ale ja się bardzo cieszyłem, że uratowałem te drugie miejsce i dowiozłem ten wynik i do tego jeszcze wygrałem Grand Prix, więc był to tydzień po finale z Lesznem. Kolejny taki mój dzień, bardzo ładny w mojej karierze i na pewno go zapamiętam do końca życia, bo po raz pierwszy odebrałem medal Mistrzostw Świata. Dziękuję. Po Grand Prix w Toruniu okazało się, że zostałeś właśnie wicemistrzem świata. Ostatnie zawody w Gorzowie, które były taką wisienką na torcie, były to Mistrzostwa Polski Par Klubowych,
które też oczywiście wygrali nasi zawodnicy. I może poprosimy któregoś z zawodników, żeby opowiedział nam troszkę o tych zawodach. Kapitan niech mówi. Niech nie, tu ten parowy mój, bo bez niego bym nie wygrał. Albo trener. No to trener najbardziej, bo on tam 3 godziny robił tor, żebyśmy mogli to odjechać, bo naprawdę nam zależało na tym medalu. Zawody stały pod znakiem zapytania, ponieważ wcześniej były opady deszczu, ten tor trudno przygotować, ten pierwszy łuk, gdzie jest zacieniony, tam zawsze bardzo długo schnie, ale w końcu udało się przeprowadzić te zawody, ten tor wyglądał niezbyt dobrze, ale później po przejechaniu pierwszych okrążeń, pierwszych biegów okazało się, że jest całkiem dobry do ścigania. Plan mieliśmy jeden, zdobyć Mistrzostwo Polski. W zeszłym sezonie przegraliśmy to Mistrzostwo z Tarnowem i teraz chcieliśmy się odkuć. Udało się, co prawda były różne momenty, Bartek miał upadek. Wiadomo, tor był na pierwszym łuku dosyć ciężki, tam było trudno się utrzymać przy krawężniku. Było parę nieporozumień, ale wszyscy doszli do porozumienia, zrobiło się zebranko. Po prostu najważniejsza była para. Tu nie chodziło o to, kto ma wygrywać, tylko chodziło o to, żeby przywozić jak najwięcej punktów dla pary, nie dla drużyny. W sumie para to też drużyna. No i okazało się, że zdobyliśmy zdecydowanie najwięcej punktów. W jednym biegu tylko było 3-3, a tak pozostałe biegi wygraliśmy po 5-1 i z tego tytułu niezmiernie się cieszę. Kibice się cieszyli. No i zawodnicy mieli w swojej kolekcji następny złoty medal. Myślę, że za to wszystko, co nasi zawodnicy w tym roku osiągnęli, należą im się ogromne brawa. Serdecznie Was proszę, na stojąco, nagrodźmy naszych zawodników. Będzie miał do Was jeszcze ogromną prośbę. No na pewno tutaj jeszcze będziemy odpowiadali na pytania Państwa, nie ma problemu, mamy czas, ale bardzo bym prosił o głosowanie na mnie w przeglądzie plebiscytu sportowego. Jestem 25 nominowanych sportowców. Trochę trafiłem na taki ciężki rok, bo dużo chłopacy i koleżanki mieli medali na olimpiadzie, ale mam szansę być w tej dziesiątce. Zawsze to było moim marzeniem, gdy byłem dzieciakiem, więc tutaj bez Waszej pomocy nie dam rady, więc proszę głosujcie na mnie codziennie, oddawajcie jeden głos i będę mógł pozdrowić Stal Gorzów na jedynce 10 stycznia. Dziękuję. Kochani, a teraz będzie czas na zadawanie pytań naszym dzisiejszym gościom. Tutaj kolega jest na środku, ma mikrofon. Proszę podnosić rękę i on do Was na pewno podejdzie. Może pierwsze pytanie na rozgrzewkę takie dla pana Piotra Śwideckiego. Czy uważa pan, że po tym jednym całym sezonie spędzonym w Stali rozszyfrował pan już do końca ten trudny technicznie gorzowski tor? Witam serdecznie. Takie tajniki, szczegóły to się, że tak powiem, poznaje do końca życia. Nigdy człowiek się uczy całe życie. I to wszystko poznajemy każdego dnia, każde przejechane kółko daje nam nowe doświadczenia i nowe informacje. Wiemy, jak sprzęt się zmienia, w przyszłym roku prawdopodobnie będą nowe tłumiki i znowu zacznie się ta walka o przełożenia, o prędkość na torze, ale myślę, że to już się mówiło wielokrotnie, że każdy zawodnik, który przychodzi do Stali,
każdy kolejny sezon w jego karierze w Stali jest lepszy niż ten pierwszy. Także ja jestem dobrej myśli i wierzę, że tak będzie również w moim przypadku i ten następny sezon będzie jeszcze lepszy niż ten. Ja jestem o tym przekonany. Dziękuję. Ja mam pytanie do trenera Palucha. Jako, że jest sezon ogórkowy, transfery i tak dalej, ja mam pytanie, bo wiele kibiców mówi, że pozostawienie składu mistrzowskiego to jest zły wybór, że powinniśmy się wzmacniać, patrząc na wyniki meczów wyjazdowych, gdzie niektórzy nasi zawodnicy po prostu nie radzili sobie na wyjazdach. I pytanie, czy uważa pan, że ten skład pozostawiony będzie jeszcze silniejszy niż w sezonie obecnym, który się zakończył? Dziękuję. Znaczy, czy będzie jeszcze silniejszy? Ja uważam, że ten skład jest mistrzowski. Tym składem zdobyliśmy mistrza Polski. Patrząc na inne drużyny, się wzmocniło Leszno, wzmocnił się Toruń, ale to niekoniecznie, ponieważ Leszno straciło młodzieżowca, który poszedł na pozycję seniora, a u nas wierzę w to, że Krzysztof mimo kontuzji jechał lepiej. To było faktem. Druga sprawa, ta kontuzja jest praktycznie wyleczona, będzie jeździł do końca kariery i będzie robił jeszcze lepsze wyniki. Bartek Zmarzlik z roku na rok, jak można prześledzić, progresja idzie do góry. Tak samo Adrian Cyfer. Tomek Gapiński w tym sezonie miał kiepski rok, ponieważ kontuzja przed sezonem mu się odnowiła. W czasie sezonu również, a żeby jeździć w Ekstralidze, trzeba być przygotowany na 100%. Piotr Świderski, początek znakomity, później troszeczkę to uciekło. Z roku na rok będzie z pewnością lepiej jechał, ponieważ weźmy sobie każdego, kto przyszedł do Gorzowa, Iversen, Matej Zagar. Oni nie jechali od razu po jednym sezonie, byli na szczycie, tylko z każdym sezonem szli do góry i ci zawodnicy, którzy mają słabsze momenty, słabszy sezon, myślę, że będą jechać coraz lepiej. Iversen po wyleczeniu kontuzji, myślę, że będzie tak samo nas zadziwiał i cieszył swoją jazdą. Matej Zagar ma coś do udowodnienia, ponieważ no, ten sezon ogólnie nie był zły, ale Mateja stać na takie mecze, jaki pokazał w ostatnim finałowym z Wlesznie. No, mamy najlepszą parę juniorską w Polsce teraz i uważam, że jesteśmy na dobrej pozycji, a cel, jaki sobie postawiliśmy, wejście do playoffów i obrona Mistrzostwa Polski. Bez żadnej wielkiej napiny, że mamy tego mistrza zdobyć, tylko zawodnicy mają czuć jazdę, mają się bawić jazdą, mają sobie pomagać, mają tworzyć jeden wielki team. Prosimy, kto chce jeszcze zadać pytanie? Ja mam jeszcze takie drugie pytanie do trenera. Czy zarząd wraz z trenerem coś, czy jest przewidywany jeszcze jakiś jeden zawodnik, taki, że tak powiem, na wszelki wypadek, czy jakiś junior z Wysp może brytyjskich, czy coś ogólnie wiadomo na ten temat, czy można coś zdradzić? Są prowadzone rozmowy, ale takie luźne. Po prostu czekamy, aż ten 15 stycznia kończy się okres transferowy. Rozmawiamy z jednym zawodnikiem w Anglii, który wcześniej był zakontraktowany tutaj na playoffy, ale to nie są żadne takie wzmocnienia, tylko po prostu tak, aby w razie jakiejś kontuzji, oby tak się nie stało, byli jakimś zabezpieczeniem, ponieważ no, patrząc na zeszłoroczny poprzedni sezon, tych kontuzji było dosyć dużo i trzeba po prostu się zabezpieczyć. Ale rozważania są i rozmowy, aby ten skład został uzupełniony. Niekoniecznie muszą jeździć w pierwszym składzie, tylko po prostu być oczekującym w razie jakichś przykrych sytuacji. A mógłby pan podać nazwiska, czy to jest jakoś tak zabronione jeszcze? Na razie nie będę podawał nazwisk. Dopiero będziemy wiedzieć po 15 i jak sfinalizujemy kontrakt, a poza tym to będą tacy zawodnicy, którym nie będziemy płacić za przygotowanie, tylko po prostu na tej zasadzie, że jak będą potrzebni, to przyjadą i będą zbierać pieniążki na torze za punkty. Dziękuję bardzo. Panie Tomaszu?
Chciałem zapytać, jak pana zdrowie, czy wszystkie dolegliwości, wszystkie kontuzje są już wyleczone i czy przygotowania do nowego sezonu rozpocznie pan na 100% zdrowy? Jak to wygląda, na przygotowania na przyszły sezon? Od tego feralnego pierwszego złamania obojczyka przeszedłem 6 operacji i myślę, że w końcu już ten obojczyk wytrzyma na każdych zawodach, przy każdym upadku, jeśli się on przytrafi. I przygotowuję się już od początku grudnia, także wszystko jest ok, idę pełną parą. Na dzień dzisiejszy ta ręka wytrzymuje, więc tylko szczęście w przyszłym roku i myślę, że będzie już dobrze. I będzie powtórka z końcówki sezonu 2013. Do tego dążę, żeby tak było, żebyśmy się mogli razem cieszyć po zwycięstwach naszej drużyny. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest jeszcze chętny do zadania pytania? Ja mam pytanie do Piotka Palucha. Ile jest w tym prawdy, że Walasek miał u nas jeździć? I drugie, krótkie do Gapy. Jaką największą rybę w tym sezonie złapał z prezesem? Jeżeli chodzi o Walaska, była sprawa prawie dogadana. Były rozmowy, ale zawodnik pewnego dnia przyszedł i powiedział, że chce więcej pieniążków i rozmowy zostały definitywnie przerwane, ponieważ jak ktoś z kimś uzgadnia pewne warunki kontraktu, to nie zmienia. On zmienił i prezes Zmora podziękował mu. Myślę, że to na dobrze nam wyjdzie. Teraz ja, tak? Ryb w tym roku nie złapałem, bo nie było na to zbytnio czasu, także może dlatego ten sezon taki pechowy był, no bo nie jeździliśmy na te ryby, może w tym roku będzie trzeba to powtarzać częściej. Pytanie do Krzyśka Kasprzaka. Jakie są cele na przyszły sezon pana? Wygrać parę Grand Prix. No i przede wszystkim bez kontuzji, a reszta przyjdzie sama, bo wiemy, jak dużo wzięła mi kontuzja w tym sezonie, więc obym już nie miał tego pecha. Mam nadzieję, że wyczerpałem tego pecha na parę lat i będzie dobrze. A jeżeli wszyscy będziemy zdrowi, to powinniśmy obronić ten tytuł i ja też powinienem jechać na poziomie podobnym. To teraz jeszcze raz do pana Krzysztofa. Czy myślał pan, żeby do końca kariery zostać w Stali Gorzów? No, ja w Gorzowie dobrze się czuję. Mam dobrych tutaj kibiców i tor, i sponsorów, i klub, trenera, kolegów, więc wszystko mi tutaj pasuje w tym Gorzowie i nie byłoby problemu, żebym mógł zostać na dłużej. Sam ten kontrakt 3-letni tutaj pokazuje, że jest mi tutaj dobrze i podpisałem go już przed finałami. Wiedziałem, że będę miał jakieś oferty z innych klubów, może większe pod względem finansowym, ale tak jak mówię, nie zawsze pieniądze są najważniejsze, tylko tam, gdzie się dobrze czuję i tam, gdzie mi pozwolono zrobić taki wynik, jaki mam na dzisiaj, więc obym utrzymał to, co zrobiłem do tej pory i będzie ok. Teraz każdy będzie mógł sobie zrobić zdjęcie z zawodnikiem albo wziąć autograf. Zapraszamy po kolei tutaj państwa. Mistakes I've made a few. I've had my share. Been a better road.
dla Ciebie najlepszy sezon w tym roku. Zdobyłeś indywidualnego mistrza Polski, drużynowego mistrza Polski, zostałeś wicemistrzem świata. Powiedz nam, który tytuł jest dla Ciebie najbardziej wartościowy? No wszystkie tak, na jednej może równi. No, z mistrzem Polski zawsze chciałem być indywidualnym, udało się w końcu, 3 razy byłem wice, więc tak jestem spełniony już na polskiej arenie. Drużynówkę też wiem, jak zależało klubowi i tutaj kibicom, sponsorom, więc fajnie, że to się stało po 31 latach w Gorzowie. No i wicemistrz świata na pewno, od maleńkości marzyłem o medalu. Najpierw byłem mistrzem świata juniorów, później był cel jeden, zostać mistrzem świata seniorów. No, po tutaj 10 latach udało się być wicemistrzem, może jeszcze kiedyś będę mistrzem. Powiedz nam, a dlaczego zdecydowałeś się przedłużyć kontrakt ze Starą Gorzów aż na 3 lata? Nie było propozycji z innych klubów? No jeszcze to było przed finałami, więc jeszcze nie było, bo jeszcze trwał sezon, a ja wiedziałem, że będą propozycje, bo jestem najlepszym Polakiem obecnie na żużlu, więc na pewno bym miał te propozycje, ale tam może jakieś lepsze, może bym warunki dostał, ale tutaj się czuję bardzo dobrze, kibice, tor i klub, zarząd, sponsorów też mam w Gorzowie, firma Budnek z Mipol, Woodways i Maszoński, więc wszystko mi tutaj działa, no i po co zmieniać coś, co działa. Tak mówię, jeszcze nie pokazałem tego, co potrafię na fulla, bo jechałem pół sezonu tak z problemami w nodze, więc miejmy nadzieję, że jeszcze kiedyś zdobędę złoto i jeszcze będę jeździł w stali. A powiedz nam, jakie cele stawiasz sobie na przyszły sezon? Bezwypadkowo i dużo punktów wozić tutaj dla Stali Gorzów. No i indywidualny tam wygrać parę Grand Prix, żeby hymn zagrali, bo lubię, jak stoję i grają hymn polski, więc miejmy nadzieję, że to się stanie parę razy w przyszłym roku. No i na pewno jeszcze będę bronił tytułu mistrzostw Polski w Gorzowie indywidualnego. Będę bronił parterz w Leszlinie z Bartkiem. No zobaczymy, jak to się potoczy. Wszyscy się zbroją i się szykują, by mistrza będzie, ale będę przygotowany. A na koniec powiedz nam, jak podobało Ci się dzisiaj nasze spotkanie? Super, super. Wszystko zorganizowane, perfekt. Wszystko naprawdę tutaj uszykowaliście tak, jak powinno być, więc mało na takich super imprezach byłem, bo naprawdę było wszystko dopięte na ostatni guzik. Widać balony i kibice i tutaj Telebim, więc dziękuję bardzo za zaproszenie. Serdecznie dziękuję. Dziękuję. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich kibiców Stali Gorzów. TVB24, Krzysztof Kasprzak, bądźcie z nami na stadionie w 2015 roku. Oraz także mała prośba o głosowanie na mnie w 80. plebiscycie przeglądu sportowego najlepszego sportowca Polski, bo bez Waszych głosów nie dam rady wskoczyć do 10. Dziękuję.